Następnym ćwiczeniem są barki. Jest to jedna z mniejszych grup mięśniowych. Celowo tak ją tutaj ustawiłem po nogach, żebyśmy troszeczkę, zakładam, że już będziecie zaawansowani, będziecie robić 4-5 serii przysiadów, więc troszeczkę przez to się zregenerujecie i mała grupa mięśniowa po nogach jak najbardziej pasuje. Unoszenie sztangielek przed sobą. Przede wszystkim musiałbym tu powiedzieć jednej rzeczy, że barki składają się z trzech części. Przedni aktion, boczny i tylni. I normalnie w przyszłości będziemy te trzy ćwiczenia na przednią, boczną i tylnią część ćwiczyli na jednym treningu. Z racji tego, że jesteśmy początkujący, z racji tego, żebyśmy się nie przetrenowali, będziemy wykonywać tylko jedno ćwiczenie. Sztangielki. Jak to prawidłowo wykonujemy? Stajemy oczywiście w rozkroku, żebyśmy pewnie stali. Ręce są lekko ugięte, unosimy przedramiona na wysokość oczu, lekko kierując małym palcem do sufitu. Tak jakbyśmy chcieli nalać wody z czajniczka. Wracamy, negatywny ruch dwukrotnie wolniej. Wciągamy powietrze unosząc, wypuszczamy powietrze schodząc. Wciągamy, wypuszczamy. Żeby utrudnić ćwiczenie, oczywiście tu jest ta sama metoda, że możemy bardzo powoli hamować. Zaraz Ania wam pokaże, jak to ćwiczenie prawidłowo wykonać. Jeśli nie macie sztangielek, uszykowałem zamiennik. Na pewno macie w domu jakieś obciążenie, jakiś gryf. Nie macie wytłumaczenia na to, że nie ma sztangielek, więc tego nie mogę robić. To ćwiczenie nie musicie wykonywać z takim gryfem. Możecie to wykonać z prostym, możecie to wykonać z kijem, możecie to wykonać nawet z butelkami z wodą. Unoszenie przedramion przed sobą. Wciągamy powietrze, wypuszczamy. Wciągamy, wypuszczamy. Nie robimy takiego ruchu bujania, bo wtedy pracuje nasze całe ciało i oszukujemy. Same przedramiona unoszą nam ciężar na wysokość czoła, po czym powoli wracamy. Nie luzujemy mięśni w tym momencie, tylko cały czas są mięśnie napięte. Przy małej grupie mięśniowej 8 do 12 powtórzeń całkowicie wystarczy. Pokaż, Aniu, zademonstruj. Wdech. Przy barkach wystarczą 3 serie. Trzeba pamiętać o tym, że barki są bardzo delikatne. Większość trenujących ma tendencję do przeciążania ich. Bardzo łatwo uszkodzić, dlatego tyle kontuzji również na to jest. Ania bardzo ładnie to w tej chwili pokazuje. Jeśli będziemy chcieli utrudnić to ćwiczenie, znowu nie sięgajmy o następny ciężar, tylko zróbmy przez tydzień, przez 2 tygodnie, tak jak to w tej chwili Ania wykonuje, ale jak chcielibyśmy zwiększyć ten ciężar, żeby oszukać znowu nasze mięśnie, zaczniemy ten ruch hamować. Przytrzymamy 2 sekundy do góry i wolniutko hamujemy w dół. Ruch pozytywny, pewny, a negatywny hamujemy. Dziękuję. Tak jak wspomniałem, nie róbcie wymówek ani nie biegnijcie pokupować sztangielki, dopóki dobrze się nie zastanowicie, czy będziecie trenować. Ja myślę, że po tym naszym treningu zachęcę was do trenowania. Nie macie sztangielek, tak wspomniałem na początku. Unosimy ręce do przodu i znowu 12 powtórzeń. Nie mniej niż 8, nie więcej niż 12 całkowicie wystarczy na początku w 2 seriach.